Runda druga, frajerzy. Myśleliście, że co, ze mną będzie tak łatwo? A tutaj nie ma takiego buta, nie ma we wsi. Chodźcie tu, walczymy, zaraz wam. Ale tak razem mną pogrywa. Ale tak razem mną pogrywa, bez kitu. A nie na okręcie żaglowym, ale nieźle. Ale nieźle. Dzięki za komplement, stary. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony pomidorowy.pl. Zapraszam was na trzeci odcinek z Kangurka KO Tajemnicy Wulkanu, albo Kangurek KO 3 Tajemnica Wulkanu. I jak widzicie, cofnęliśmy się z powrotem do Ogrodów Życia. Pewnie się zapytacie dlaczego. Otóż jak pamiętacie, z poprzedniego odcinka robiliśmy ten pieprzony wyścig, który sprawił, że zdobyliśmy moc lotni, w sensie tego spadochronu, czy jakby to nazwać. I teraz chciałbym dostać się do góry, bo jak widzicie, tam są te dusze, które trzeba zebrać. Nie wiem, ile my ich potrzebujemy. Dokładnie 5. No, czyli tam jest akurat te 5 pozostałych, czyli będziemy mieli Ogrody Życia zaliczone w 100%. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o poprzedni odcinek, ponieważ nic szczególnego się nie działo. Jeszcze tak naprawdę nie wiem, jakie są wasze opinie dotyczące serii z Kangurka KO, bo jeszcze nie publikowałem pierwszego odcinka. W sumie wolę sobie tak trochę na zapas nagrać, nie będę tego ukrywał. Dobra. Jak widzicie, otoczenie troszeczkę się zmieniło. Tutaj mamy ciemniejsze tło, dlatego że już zapadł wieczór. Tutaj ten rozżarzony wulkan dalej będzie sobie grasował, ale my się nim nie zajmiemy, ponieważ my będziemy planowali dostać się właśnie do tego oto punktu, gdzie są tutaj 5 smoczych dusz. I sorki, jakby komuś to przeszkadzało, ale po prostu musiałem się chwilę podrapać. Dobra. Spróbujmy to zrobić. Zatem KO, nie zawiedź mnie. No i mnie zawiodłeś. Zawiodłeś mnie masno. Maśniutko mnie zawiodłeś. Udało mi się zebrać 3. Jeszcze tylko 2. I będzie poziom zaliczony w 100% i będziemy mogli dostać się do następnej części tej wyspy. Bo odblokując paralotnie, bądź też i spadochron, jak chcemy sobie go nazwać, to udało nam się odblokować kolejną część wyspy, do której chciałbym was zabrać. Mam nadzieję, że chcecie ze mną udać się na tą wspaniałą przygodę. Dobra. Tak więc runda druga. Kangurek KO, runda druga. Jezu, jak to brzmi komicznie. Co się stało, że ja tam dolecieć nie mogę? Czyżbym nie miał czegoś jeszcze? A, dobra, jak widzicie, dostałem się tutaj bezproblemowo. Ej, to na to wygląda, że ja tu mogłem od razu się dostać, a ja nie pomyślałem. LOL. Ale 20 IQ jestem. No i dobra, 150 na 150 i mamy zaliczone, czyli możemy sobie stąd teraz iść. Tak więc, słuchajcie, widzimy się w wiosce przy tym wodzu. Nie, czekajcie, jak on miał. Inaczej się na niego mówiono. Już zapomniałem, widzicie, ja już mam to... Ja mam dopiero sklerozę, nie? Przy kapłanie, o, przy... Wow, i to była głupota. Widzimy się przy kapłanie. No dobra, jesteśmy już w wiosce pelikanów, w poziomie którego mamy 100%owanego. I teraz pozwólcie, że zapiszę, że mamy zrobione 100% w Ogrodach Życia i mamy dalej 30%. Dobra. Tak więc posłuchajcie, w dzisiejszym odcinku zabieramy się za drugą część tej wyspy. Zobaczymy, do jakiego poziomu się dostaniemy. Wiem, że kapłan kazał nam z poprzedniego odcinka, w sensie, że w poprzednim odcinku kazał nam dostać się tutaj, więc teraz pewnie się zastanawiacie, no dobra, ale jak chcesz się tam dostać, pomidorze, bo nadal wybicie z tego oto hamaka nie pozwoli ci się tam dostać. Otóż mam jedno zastosowanie, mianowicie, zobaczycie. Proszę bardzo, tak się można dostać. Okej. Jedziemy sobie z koksem, wychodzimy sobie stąd i rozpoczynamy kolejną część tej wyspy. Tropikalnej wyspy. A raczej tajemnicy wyspy. Tajemnicy wulkanu, przepraszam najmocniej. I sekcja ta to wichrowe wzgórze, czyli teraz mamy do zdobycia 300 tych duszyczek. Czyli razem będziemy mieli 550... No, 550, dokładnie. Nie wiem, chciałem przez chwilę sobie policzyć jakoś inaczej, w inny sposób. Ale wiecie, co mi się bardzo podoba właściwie w tych tutaj wichrowych wzgórzach?
Bardzo mi się podoba jakby... No, dawaj KO. Ten obiekt tutaj mi się podoba. Ta taka trochę fortreca. Ale jestem ciekaw, jak będzie wyglądała dalsza część tego poziomu, bo... Zapowiada się fajnie ten poziom. No i dobra, trzeba było to. To było bardzo łatwe, bo po coś jest ta beczka, nie? O nie! Czyżby to jest nawiązanie do tych pszczół z KO dwójki? Czekajcie. A, możemy z ogona pocisnąć, dobra, ale my sobie pójdziemy tutaj. Mam nadzieję, że ogólnie grę i mnie dobrze słyszycie, bo ja w sumie tak w miarę fajnie sobie tutaj tam ogarniam w menadżerze, żeby było w miarę dobrze fajnie słychać, jakkolwiek to brzmi. Wiecie, balansuję sobie tą głośność, o to mi chodzi. Dobra, podejrzewam, że gdy weźmiemy laskę dynamitu, to te co się padną. Więc spróbujmy tak zrobić za chwilę. Wszystko dobrze chodzi? No, wszystko fajnie chodzi. Żadnych spadków nie ma. O, dokładnie. Trzeba ich po prostu tak trochę rozjuszyć, że tak powiem. O, dokładnie. Widzicie? Trzeba się po prostu z nimi trochę tutaj nagimnastykować, ale sądzę, że gdy się trochę już nagimnastykujemy, to będzie już po zaraz. Zresztą z ich wylatują te... Jak to się nazywa? Te fragmenty zdrowia, te serduszka wylatują. Jak widzicie. O, cholera. No chodź tutaj. O, dokładnie, widzicie, trzeba było się z nimi nagimnastykować. To było akurat... Wymagana walka, co szczerze równie dobrze gra albo twórcy mogli potraktować to jako taką opcjonalną walkę, bo nie ukrywajmy, ale ta walka bardziej się nadaje na taką trochę opcjonalną. Dobra, słuchajcie, teraz stąd wyrosły takie małe kolumny i teraz trzeba bardzo podejść logicznie do tego, znaczy tak jak w większości rzeczy do KO, ponieważ zobaczcie, stąd jak myślicie, czy uda nam się tutaj dolecieć? Dam wam trochę czasu, żebyście pomyśleli. Czy uda mi się z mocy spadochronu tutaj dostać? Albo tutaj. Jeżeli ktoś powiedział, że tak, to sami sobie zobaczcie, czy się uda. No, udało się. Więc dobra, mieliście rację. Tutaj jednak nie jestem w stanie nikogo zaorać w żadnym wypadku. Po prostu KO się złapie, dobra. Weźmy sobie w razie co... Ustawmy ten checkpoint. Tak w razie co, żeby nie było. Ale niestety nie dostaniemy się tam dalej, bo jak widzicie jest tutaj brama z kłódką. A ta kłódka, tą kłódkę musi odblokować świetlik, który jest właśnie tutaj. I do niego w tym momencie się dostaniemy. A raczej będziemy się starać dostać. A więc kwintesencja tego, żeby dostać się tam, trzeba po prostu poprzesuwać te kolumny do takiego stopnia, żeby była jakby takie przejście. Jeżeli się nam uda, to będzie wszystko fajnie. Będziemy mieli tak zwane powodzenie. Jeśli nam się natomiast nie uda, no to możecie sobie się domyśleć, co się stanie. Po prostu spadnę na dół i będę musiał ciągle wracać do góry i jeszcze raz do góry. Dobra, powiedzmy sobie teraz szczerze, czy się teraz mi uda tutaj dostać. No niestety nie udało się, czyli musimy jeszcze trochę pokombinować i wydaje mi się, że gdy przesuniemy to jeszcze do przodu, o powiedzmy tutaj, to teraz jest bardzo duża szansa, że mi się uda. Trzymajcie za mnie kciuki. Jesteśmy tutaj, spróbujmy. A jednak nie. No i widzicie? Trzeba było troszeczkę pomyśleć, a udało się. Proszę bardzo, świetlik jest teraz uratowany, wszystko fajnie, więc teraz wystarczy z powrotem dostać się tutaj. A to już nie będzie łatwe, bo trzeba znowu poprzestawiać sobie te kolumny, tak więc pozwólcie, że ja to wytnę wam i po prostu zobaczymy się już tam u góry. Eureka, udało się. Swoją drogą, zanim o, cholera jasna, czemu spadłem? No dobra, jesteśmy sobie tutaj. Świetlik nam odblokował sobie bramę. Wszystko fajnie, ale zanim polecimy tam,
Kao, możesz się odwrócić? O, możesz. Wiecie, co mi się bardzo podoba w tym poziomie? Spójrzcie sobie na te góry tam w tle i tutaj na te znaki Yin-Yang. Ogólnie to ozdobienie moim zdaniem jest bardzo fajne. Nie wiem czemu, podejrzewam, że jest to cała ta konstrukcja zbudowana z marmuru albo po prostu z takiej kamiennej cegły, tylko że ona właśnie jest w taki fajny sposób ozdobiona. To mi się właśnie bardzo w grach podoba. Ja lubię sobie na takie, powiedzmy, małe detale zwracać uwagę. O cholera, źle to zrobiłem, nie chciałem tak zrobić, ale to zadanie jest łatwe, bo jedyne co tutaj trzeba zrobić, to zniszczyć właśnie, widzicie, te oto kryształki. Kiedy zniszczymy te kryształki, będziemy mieli jakby drogę wolną, żeby odblokować te drzwi, bo to jest dosyć taka zagadka 300 IQ dosłownie. Bo jak widzicie, trzeba było zniszczyć te dwa kryształy, żeby ta brama nam się odblokowała. Jedyny jak jest teraz problem, to to, że jak widzicie, masa tych kamieniogłowych przygłupów się na nas rzuca, więc ja teraz zrobię coś takiego, że sobie wezmę laskę dynamitu, a raczej zapas lasek dynamitu, wejdę w tą skrzynkę podwaloną od kangurka KO dwójeczki i teraz musimy bardzo mocno się skupić, aby światło tutaj nie padało na nas, a nawet jeżeli będzie padać, to w sumie wywalone w nich, bo my tylko przyszliśmy tutaj pozbierać pozostałe fanty. Mam tu wszystko zebrane? Mam tu wszystko zebrane, więc nie pozostaje nic innego jak opuszczenie tego miejsca w trybie natychmiastowym, bo jak widzicie, byłem blisko tej bramy i oni tak naprawdę mieli we mnie wysrane. Więc jak tu ich brać na poważnie? Dobra, Kao, wyskakuj stąd, udaj się windą do góry i lecimy na dalszą część poziomu. Dokładnie tak. Swoją drogą, fajnie to jest zaprezentowane, tylko... Aha, czyli czekajcie, jak ja pójdę tutaj, to mnie z powrotem na dół, dobra, okej. Kumam. Bo nie, bo wiecie co, mnie to czarne zastanawiało, ale przypomniałem sobie, że przecież to jest ten taki kołowrotek, który pozwala, że ta platforma leci do góry, nie? Tutaj mamy w ogóle jakiś grzybek za tą ścianką, nie wiem, ciekawa sprawa. Trochę jakby taki easter egg, nie wiem czemu, do poprzedniej części KO. Już jestem z powrotem, wybaczcie za tą taką nagłą pauzę, po prostu byłem zmuszony do wyłączenia nagrywania i zmniejszenia klatek, których nagrywam, bo nagrywałem w 60, ale niestety lekkie tutaj lagi się zadziały, w sensie, że lekkie przycięki tutaj były, kiedy doszedłem tutaj. Przycinki, nie przecinki. No i tak naprawdę, podsumowując jeszcze raz moje zdanie, po prostu trochę taki easter egg do kangurka KO, rundy drugi, nie wiem czemu. Tutaj mamy checkpoint, bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba. Wiecie co, ja bym sobie zaraz w razie co zapisał, żeby nie było, że mi się gra wykrzaczy w najgorszym momencie, bo jak ona się wykrzaczy, to no to nie będzie za fajnie, tak więc pozwólcie, że sobie zapiszę. Dobra, jesteśmy z powrotem, po zapisaniu już. Mamy 35% gry, tak a propos, bo sobie sprawdzałem. W razie co, ta gra w ogóle nie jest długa z tego co widzę, bo skoro już w trzecim odcinku mamy prawie, że połowę gry za sobą, to jednak coś tutaj jest nie tak. O, zebraliśmy sobie przy okazji zdrowia, bardzo fajnie. I trzeba będzie teraz tę maszynę tutaj unicestwić, laską dynamitu, widzę. O, i mamy tutaj naszego starego przyjaciela, pana Wulkana. Nie powiem, że nie stęskniłem się za tobą, kolego. Więc teraz pójdziemy z tobą na krótkie bailando, bye bye lando, bye lando. Amigos, adios, adios, te tere tere ty. Z chęcią bym mu z beczki pocisnął, ale nie wiem, czy jest to możliwe. Spróbowałbym. Wiecie co? Weźmy sobie tą beczkę. Ty, oberwał. Bez kitu. Kurde, musimy zrobić... Fuck this. On będzie teraz... Dawaj. Chodź tutaj, frajerze. Czy mi się wydaje, czy może być tylko maksymalnie 20... No, 20 dynamitu możemy mieć maksymalnie. Lol, szkoda, że takie ograniczenie. Dobra, zginął, nareszcie. Śmieć jeden. Dobra, tam mamy dalszą część poziomu, jak widzicie.
ale my zrobimy teraz coś takiego, że my z tej beczki musimy uderzyć w tę machinę, ponieważ z tej machiny będzie taki wir się unosił i to będzie malutkie nawiązanie do Kangur Kakao Round 2. Proszę bardzo. Jak widzicie, mamy... O kurde, aż się tutaj dostałem. Proszę, proszę. Patrzcie, widzicie? Mówiłem. A skąd ja to sobie skojarzyłem, skoro rzekomo Pomidor grasz trochę w tę grę na ślepo? Wnioskuję to z tego, ponieważ było widać tutaj małe takie, powiedzmy, fragmenciki, które symbolizowały, że będzie to troszeczkę sekcja nawiązująca do rundy drugiej z tymi właśnie chmurami. Swoją drogą w ogóle te chmury troszeczkę biedniejsze są. Pod jakim względem, pewnie się zapytacie, są biedniejsze, skoro wyglądają tak samo. Nie chodzi tutaj o wygląd, ale chodzi o jakby samą animację, bo jak pamiętacie, robiliśmy coś takiego, że w Kangur Kakao dwójce skakaliśmy, jakby chmura nie zmniejszała swojej objętości, cały czas była taka sama. A tutaj lekko się ona zmniejsza i w sumie to jest na plus dla tej oto gierki. A na minus dla KO dwójki, że troszeczkę, no nie pomyśleli trochę o takich malutkich detalach i malutkich animacjach, bo to jednak, wiecie, przykuwa uwagę. Może nie wszystkich, ale moją szczególnie przykuwa, bo ja lubię na takie malutkie rzeczy zwracać uwagę. Dobra. I tutaj mamy... Tutaj mamy drugi ten, talizman, czy co to tam jest, to co musimy temu kapłanowi przynieść. Wiecie co? Smutne jest to, że tutaj nie ma żadnej konfrontacji z bossem, bo ja bym sobie z chęcią z jakimś mini-bossem zawalczył, ale no jak widzicie, mamy tutaj jakby prostą drogę. Weź to, co masz i wróć do kapłana. Na to wygląda. Szkoda trochę, bo KO naprawdę trójka miałby jeszcze większy potencjał, jakby lepszą ocenę, bo tak podejrzewam, wśród fanów, gdyby w tej grze coś się takiego specjalnego działo. Tutaj no nie ukrywajmy, ale nic specjalnego się nie dzieje w tej gierce. Dobra, teraz skok. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I teraz do góry, do góry, do góry. Nice, nice, nice. Dobrze. Proszę bardzo, widzicie, za pierwszym razem się udało. Yes! Nice! Mamy to, co mieliśmy zanieść kapłanowi, żeby on mógł nam tą bramę odblokować potem. No dobra. Wiecie co? Może w razie co wezmę sobie ten checkpoint? Why not? Dobra, KO, wyspałeś się? No, widać, że się wyspałeś, rozciągnąłeś się bardzo dobrze, kolego. Teraz możemy się wrócić i ta brama się nam otworzy. Dokładnie tak. Pójdźmy sobie teraz tutaj. W ogóle jak tam nasz stan? 203 na 300. Ja pierniczę. Zobaczcie, jak my już zaraz będziemy mieli równo 500 na 1000, czyli będziemy mieli tak naprawdę połowę. Dobra, chodźcie, tutaj z wami sobie zawalczę. Małe przycinki są, widzę. Znaczy, może nie spadki FPS-ów, ale wiecie, małe przycinki są w walce z tymi głąbami. No i niestety zginąłem. Widzimy się w tamtym miejscu. Runda druga, frajerzy. Myśleliście, że co, ze mną będzie tak łatwo? A tutaj nie ma takiego buta, nie ma we wsi. Chodźcie tu, walczymy, zaraz was z ogona pociągnę. Patrzcie, jak Indiana Jones normalnie z ogona cisnął. Lasso boa boa. Lecimy tutaj, pyk, pyk, pyk. Dobra, dawaj, giń. Fuck this. Mówię, jak jest pac, to jest pac. Jak Pac-Man właściwie. Dobra, lecimy dalej sobie. O, i tu mamy checkpoint. To trochę, wiecie, hashtag przegryw, że zginąłem dosłownie przy checkpoincie. I tutaj nie chodzi mi o przegrywa youtubera aka z dupy. Pozdrawiam z dupy. Dobra, słuchajcie. Teraz trzeba się tutaj dostać i teraz jest to kolejna 300 IQ zagadka, ponieważ jak widzicie, tutaj mamy kamień, który jest odpychany przez tą tak jakby moc, a raczej przez ten taki wir, nie moc. I zadanie jest takie, że po prostu logicznie trzeba podejść do tego zagadnienia i do tego poziomu, dlatego robimy coś takiego. I teraz stąd spróbujmy się dostać tutaj. Dokładnie tak, właśnie o to chodziło.
No i tutaj mamy wszystko, co nie? Teraz wypadałoby jakoś się tam dostać, bo czekajcie, tutaj nie mamy chyba już nic, nie? No tylko tam trzeba byłoby się dostać, więc teraz tą sekcję trzeba ogarnąć. Wracamy się. I dostajemy się tutaj. Dokładnie tak. Dokładnie tak. No może nie tak, ale wiecie o co chodzi. Mamy praktycznie... Wow. Już będziemy mieli gdzieś zaraz koło pół godziny odcinka, coś takiego. Wiecie, ja też nie chcę robić nie wiadomo jak dużej ilości poziomów na odcinek, ale nie będę ukrywał, chciałbym po prostu jak najwięcej zrobić. Wiecie o co chodzi. Ha! Ej, to zaraz, nie można się tam jakoś normalnie dostać? Powinno się dostać, ład, co wy tutaj gadajecie do mnie? A jednak nie można się tutaj normalnie dostać, czyli tak jak wtedy szedłem, trzeba po prostu od tej prawej strony, a nie od lewej na maksa. Oh god, ale utrudnienie. Czyli musimy być tutaj. Tak szczerze mi się wydaje, przynajmniej idąc tą logiką. I stąd dostać się tutaj. Dokładnie tak, dokładnie tak. Dokładnie tak, jak twórcy sobie zażyczyli. No i teraz co? I teraz musimy się dostać do tego z powrotem wiru i z tego wiru dostać się do tego mostu, tak? Chyba dobrze kumam. Do tego pomostu. Dokładnie tak. Ale co my tutaj mamy? A, w sumie musimy ominąć te. O, dokładnie tak. I jedziemy z koksem. Gin, przepadnij, w gówno wpadnij. Frajerze jeden. Zaraz cię z laski dynamitu pociągnę. Co ty sobie wyobrażasz? No. I siedź tam i gryź ziemię. Jak to by mawiano. Jak to właściwie mawiano. dobra, teraz sobie ustawiamy kamerę tutaj. Wow! Jezus Maria! Pomyliłem przyciski, what the fuck? Ale słabiutko z mojej strony by to było. 322. To jest w ogóle wszystko? 272 na 300, nie? To nie jest wszystko, ale mamy już tą połowę, nawet ponad połowę mamy. Moi drodzy. To jest kozak, kozak, kozak. Szkoda, że ta gra jest taka krótka w sumie. Bo ta gra ma naprawdę... Kurwa mać. Dobrze, że ja to ocenzurowałem. ta gra ma naprawdę na potencjał na bycie naprawdę bardzo dobrą grą, tylko no widzicie, ona jest krótka i to troszeczkę powoduje, zresztą ona też niefajne rzeczy zrobiła ta gra i ja to później będę wam podczas podsumowania gry opowiadał o tym. Myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł, żeby to też podsumować sobie. Ale trochę mechanik brakuje z Kangur Kakao dwójki. To jest niefajna sprawa dla prequela tej serii. No bo nie ukrywajmy, ale Kangur Kakao jest prequelem serii Kangur Kakao. Znaczy w sensie, że jest po Kangur Kakao runda druga, no nie? I to jest trochę takie smutne, że prequel tak naprawdę zabrał coś, co jego poprzednik, czyli sequel, tak troszeczkę spopularyzował i zrobił to w lepszy sposób. Ale ja o tym będę opowiadał podczas podsumowania gry. Dobra, jesteśmy teraz chyba w ostatniej sekcji tego poziomu, o ile dobrze wiem. No bo praktycznie tu zaraz ten poziom będzie dobiegał końca, no bo mamy już artefakt, który mieliśmy zebrać. Nie talizman, tylko artefakt, dobrze, że sobie przypomniałem. Widzicie, polski język to jest bogaty język, dlatego uważam, że czasami jak czegoś nam brakuje, to po jakimś czasie nam się przypomni to słowo. Więc tak, po prostu mamy już ten drugi artefakt, więc na dobrą sprawę nie mamy tutaj za bardzo co do roboty. Ale powiem wam szczerze, że spamowanie jednym wrogiem, czyli w tym wypadku tym wulkanem, z którym już walczyliśmy, praktycznie to jest trzeci raz z nim walczymy. Trzeci? Tak, trzeci raz. To tak troszeczkę nie jest fajne, bo to jest mało oryginalne na dobrą sprawę, bo równie dobrze w to miejsce mogliby wstawić jakiegoś innego wroga i już w sumie sytuacja byłaby inna. Patrzcie, już czwarty raz będziemy walczyli z tym samym wrogiem. Masakra to jest. Masakra.
Dobra, wiecie co? Zrobimy tak, że my sobie po prostu ich ominiemy. My po prostu sobie polecimy dalej. Swoją drogą, jeszcze coś, co chciałem powiedzieć, jest to, że kiedy zbieramy tam chyba 30 tych fragmentów czerwonej energii, które ma nam symbolizować życie, to kiedy zbierzemy 30, to mamy ten kolejny pasek uzupełniający, jeżeli nam oczywiście tam brakuje, nie? Jakie to było słabe z mojej strony! Dobra, omijamy was, frajerzy. Nara. Dobra, i jak wygląda nasz stan? Trzeba będzie zaraz zobaczyć. Brakuje nam trzech. Może tutaj będą te trzy. Oby. Chociaż sobie czemu ja na to zwracam uwagę? What the... I dobra, i cofnęliśmy się tutaj z powrotem. Czyli tak naprawdę już mamy całą lokację zaliczoną, więc na dobrą sprawę możemy sobie stąd iść. Ale nawet jeżeli nie będę wiedział, to ktoś tam pewnie mi napisze w komentarzu i najwyżej zrobię znowu wstawkę, że wracamy z powrotem. Chyba tak będę robił, jak będę czegoś zapominał. Czy chcesz wrócić do wioski pelikanów? Jak najbardziej tak. Idziemy z kapłanem rozmawiać. Dobra, Kao, wiem, że jesteś zadowolony. Ta muzyka jest też bardzo fajna i uspokajająca, moim zdaniem. Dobra, lecimy teraz tutaj. Do kapłana. Kapłana nas czeka już z utęsknieniem. Pewnie jest ciekaw, jak tam nasza misja. Więc dobra, kapłanie, będziesz miał informacje z prawej ręki. Bo nie z lewej. Bo ja nie lewak. Dobrze, masz już artefakt wiatru? Masz już wszystko, co jest potrzebne, żeby umieścić artefakt w bramie. Uwaga! Teraz trochę magii. Jakieś czary mary. I znowu mu się udało. A punktujesz u mnie. Jesteś niemiły. Ja naprawdę się staram. Jesteś niemiły, ja naprawdę się staram. No, widać, jak jest bardzo niemiły kolega. Zobaczmy, ile będziemy mieli teraz procent. 52! O kurde, moi drodzy, mamy już ponad połowę gry w tym momencie. Ja pierniczę. Ej, da się to jakoś zniszczyć? A, nie da się. Po prostu jest to w taki, a nie inny sposób. Dobra. Pogadajmy sobie z tym ziomeczkiem, bo mi się wydaje, że on coś ma dla nas. Porozmawiajmy sobie z nim. Znamy się już na tyle długo, że przyznam ci się do czegoś. Tak, to ja jestem tym sławnym instruktorem sportów motorowych. Teraz jest dobry moment, żeby się nauczyć czegoś nowego. Dobra, oczywiście przejdziemy sobie na test sternika. Nie ma problemu. Przepłyń przez specjalnie wytyczoną trasę. Pierwszy etap jest prosty. Dla przypomnienia, zbieraj śruby. Dzięki nim, gdy wciśniesz przycisk akcji, twoja motorówka będzie mogła poruszać się przez chwilę nieco szybciej. Na radarze zaznaczony jest kolejny cel. Dobra, jedziemy z koksem. Czyli musimy przez te wszystkie cele, ale to będzie to nam oznaczone tymi wirami i tak dalej na minimapie. Ale swoją drogą fajna lokacja tutaj jest nam przedstawiona w tym treningowym poziomie. W sensie tym takim treningu, żeby ten pelikan mógł sprawdzić nas, czy my się w ogóle nadajemy na, wiecie, sterowanie tą motorówką. To mi troszeczkę też przypomina takie małe nawiązanie właśnie do Kangurka KO rundy drugiej, gdzie mieliśmy ten wyścig w tych kanałach, gdzie żeśmy się z tymi bossmanami wszystkimi ścigali. O, i tutaj mamy przy okazji śrubeczkę. Fajnie, fajnie. Tutaj nie widzę więcej śrubek, na razie mam tylko jedną zebraną. Ale pewnie to tam gdzieś będą one jeszcze wyznaczone, bo wątpię w to, że my musimy się domyśleć, gdzie one są, bo to by było naprawdę mega fest niefajne ze strony twórców, gdyby tak zrobili. Dotarłeś do drugiego etapu. Nieźle. Teraz będzie nieco trudniej. Dobra, będzie nieco trudniej. Okej. Czyli teraz pewnie etap skupiony na tych śrubkach. Albo na tym fioletowym wirze właśnie. O cholera. Faktycznie nieco trudniej. Ale mnie porobił ten pelikan. Szybko, szybko, KO. Dobrze. Dobrze, KO. Ty to mistrzunio jesteś jednak.
Kurde, nie udało się. A, dobra, bo X-em możemy tutaj turbo zdziałać. Okej, ja nie ogarnąłem tego. Ale słaby jak ze mnie, nie? Dobra, patrzcie na to, kurde. Że ja też tego nie ogarnąłem. Ja pierniczę. Normalnie ten, pakuję walizy zaraz z YouTube'a. Za to, że nie ogarnąłem takiej łatwej zagadki. Dawaj, 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 KO. Jedziesz z koksem. Dasz radę. Dobra. Spoko. Teraz trzeba się tam dostać. Jedziesz. Aż muzyka się w ogóle zbuntowała. W ogóle muzyki nie ma. XD. To już praktycznie koniec. Jednak tym razem jest naprawdę bardzo trudno. Zbieraj i wykorzystuj wszystkie śruby. No dobra, teraz zrobimy, że mamy te śruby zbierać. Spoko, luz. Okej. Teraz tutaj jest ten punkt. Jezu, te punkty są bardzo w dziwnych miejscach poukładane, szczerze. Okej. Teraz trzeba wyskok zrobić. Uga buga! Jezus Maria, dobra, nie drzij mordy tak, pomidor. Ale mnie to spowolniło, frajerskie gówno, nie? Ale... To było frajerskie w tamtym momencie, bez kitu. Dobra, szybko, szybko! Szybko, szybko, KO! A w ruch! Ja się nie poddam. Ja się, kurde, nie poddam. Nie ma takiego bicia. Wieczór zapadł, sawanna jest, że tak powiem, otwarta. Jeszcze brakuje króla lwa, skazy i wszystkich innych przydupasów, bo to jest dosyć podobna lokacja. I cholera, zacznijmy łapę ją w strony. Ale tak gra ze mną pogrywa. Ale tak gra ze mną pogrywa, bez kitu. Znowu w tym samym miejscu. Dawaj, KO. Błagam cię. Gratuluję, udowodniłeś swe umiejętności na wodzie. No, może to nie pływanie na okręcie żaglowym, ale nieźle. Ale nieźle. Dzięki za komplement, stary. Dzięki. I to by było na tyle? Ta. Mówili egzamin. Sternikowy, czy jakoś tak, na sternika. Tak mówili. Mówili, że łatwy będzie. Wszyscy wszystko mówili. A okazało się, że gówno, a nie łatwy. Naprawdę. Ale dobra, trudno się mówi. Moi drodzy, jeżeli wam się odcinek podobał, subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Dajcie łapkę w górę. O ile się odcinek podobał, napiszcie jakiś miły komentarz, jakie wy macie wspomnienia z takimi oto treningami, poziomami czy czymkolwiek. Ja się z wami żegnam. Pamiętajcie, aby wbić w grupę na fejsie. Link oczywiście podany w opisie, jak i w komentarzu, jak i grupa Discord, jeżeli chcecie sobie ze mną porozmawiać. W grupie na fejsie możecie tam również fanarty, wszelkie, nie wszelkie dawać. One są pod odpowiednimi hashtagami. Na Discordzie z kolei to są odpowiednie kanały. No i cóż, dlaczego was zachęcam? Ponieważ tam możecie się ze mną zintegrować. Ponadto na tych dwóch grupach oczywiście daję informacje na bieżąco, jeżeli chodzi o odcinki, livestreamy i tak dalej, czy coś będzie, czy czegoś nie będzie, dlatego polecam wam wbić. Ja już nie będę przedłużał, mamy 55% gry, czyli mamy ponad połowę już i w następnym odcinku, prawdopodobnie, patrząc po tym, do którego miejsca ta łódka jest skazana, popłyniemy sobie w tamte rejony i zobaczymy trzecią część tej wspaniałej wyspy i może się dowiemy tej prawdziwej tajemnicy wulkanu, kto wie. Ja już się żegnam. Dzięki za uwagę. Cześć. Pa, pa!